No to dzień dobry wszystkim. Ja dzisiaj staram się opowiedzieć o architekturze gry i oprogramowaniu komponentowym w ogóle. Do czego to służy, dlaczego jest to pewnego rodzaju trendem obecnie i czym się różni od takiego tradycyjnego programowania obiektowego. Ja jestem Aleksander Kałuch, obecnie Senior Technology Leadem w 11bit Studios i siedzę tam już około 12 lat. Czyli kawał czasu. Uczestniczyłem przy wszystkich większych projektach studia, od serii Anomalii przez This War of Mine i Frostpunk. Obecnie pracuję nad grą Frostpunk 2, o której pewnie niedługo usłyszycie, będą wszelkich danych. Dobrze. To może najpierw porozmawiamy o tym, czym jest dobra architektura gry, dobra architektura rozgrywki. No więc przede wszystkim jest czytelna i łatwa w zrozumieniu. To znaczy, że jeżeli zatrudniamy nową osobę, przychodzi ktoś nowy do projektu lub musi się zajmować inną działką niż zajmował się dotychczas, innym kawałkiem kodu, no to łatwo w to wejdzie i łatwo zacznie się orientować. Także to jest, czytelność jest dość istotna. Po drugie, no musi być wydajna. No nie chcemy, żeby nasza gra działała w 15 klatkach na sekundę, jednak tych klatek potrzeba trochę więcej, także gameplay nie może tutaj przeszkadzać w wydajności. Tam wydajność w większości przypadków większym problemem jest rendering, no ale można wyobrazić sobie napisanie gry w taki sposób, że ona faktycznie będzie pokazem slajdów ze względu właśnie na rozgrywkę. Dalej, ona musi się łatwo rozszerzać, dlatego że gra podczas powstawania zmienia się. Zmienia się i to bardzo często i bardzo szybko. I poza tym dochodzą nowe funkcjonalności podczas produkcji. I to często bardzo kosmiczne z punktu widzenia pierwszego projektu funkcjonalności, więc ta architektura dobrze by było, żeby umożliwiała no, proste dodawanie ich. No i ponieważ znowuż gra się zmienia, architektura powinna pozwalać na to, żeby łatwo włączyć czy wyłączyć poszczególne elementy, kiedy design zmieni zdanie i jednak nie chce jakiegoś itera, czy chce dodać, no to łatwo to trzeba zaimplementować. Im szybsza iteracja, tym lepiej i tym bardziej nasi designerzy będą nas lubić. On ma partnera. No i ponieważ nie wszystko powinni robić programiści, to dobrze by było dać designerom narzędzia do tego, żeby oni mogli samodzielnie konfigurować i kontrolować dane, które chcą umieścić w grze. Można polegać przede wszystkim na programistach, natomiast no, o wiele szybciej się pracuje w momencie, kiedy designerzy sami mogą wprowadzać zmiany i no, działać po prostu na grze. No to zacznijmy od takiego, powiedzmy, naiwnego podejścia obiektowego. No, mamy w programowaniu obiektowym obiekty, zwał jak zwał, game object, actor, entity, w zależności od silnika, w zależności od tego, jak sobie przyjmiemy, no to te obiekty taką nazwę noszą. I są to po pierwsze nośniki danych i stanu, a po drugie one sterują zachowaniem całego programu, czyli mają swoje metody. Tak zupełnie klasycznie. Mamy klasę, która ma pola i metody. No i podstawowym narzędziem w programowaniu obiektowym jest dziedziczenie. Dziedziczenie no, polega na tym, że robimy klasę pochodną, która w jakiś sposób rozszerza funkcjonalność klasy bazowej i, nowe funkcjonalności dodajemy poprzez dodanie nowych klas dziedziczących po tym bazowym obiekcie. No i powstaje hierarchia klas. No dobrze, pytanie, czy to wystarcza i jak pewnie domyślacie się w momencie, kiedy takie pytanie się zadaje, to oczywiście będę pokazywać, że niekoniecznie. No ale dlaczego? Spróbujmy sobie zrobić prostą grę RTS, gdzie mamy dwa typy interaktywnych obiektów. Po pierwsze są to jednostki, które mogą się poruszać. Po drugie są to budynki, które dla uproszczenia mają jedną cechę, mogą być naprawiane. No więc tradycyjnie tworzymy sobie bazową klasę Entity, tworzymy sobie Unit Entity i Building Entity, no i umieszczamy tam metody odpowiednie dla tych typów obiektów. No dobrze,
No to dodajmy sobie wojownika, który może się przemieszczać, jest jednostką, no i może atakować. No, nic prostszego. Dodajemy armed entity i ma ona metodę, ta klasa ma metodę atak. Dodajmy wierzchowca. Wierzchowiec dla odmiany może się poruszać, no i może zawierać inne jednostki. Znowu nic prostszego. Dodajemy do hierarchii container entity, no i ona ma metodę do pobierania zawartości, czyli to też na tym koniu siedzi. Idźmy dalej. Dodajmy wieżę. Może być naprawiana, jest budynkiem, no i może zawierać inne jednostki. No, ktoś w tej wieży może siedzieć. No i tu już się pojawia pierwszy problem, ponieważ mamy container entity, ale ona dziedziczy po jednostce. Natomiast tutaj mamy budynek, który zawiera inne, może zawierać inne jednostki. No, trzeba przerobić hierarchię klas, na przykład tak, żeby wyciągnąć tą umiejętność posiadania innych jednostek wewnątrz, no praktycznie bezpośrednio pod klasę bazową entity. No, spowoduje to, że nasze jednostki wszystkie będą potrafiły mieć w sobie inne jednostki, no ale powiedzmy, że to w jakiś sposób wyłączymy i włączymy tylko dla tych jednostek czy budynków, które tego faktycznie będą potrzebować. No dobrze, to dodajmy czołg. No, czołg może być naprawiany, ale nie jest budynkiem. Może się poruszać, jest jednostką, może atakować i może zawierać inne jednostki. No i teraz w tej hierarchii klas, no to tutaj trzeba by to bardzo, bardzo mocno przeorać, żeby takie zachowanie czołgu osiągnąć. I przyznam szczerze, że byłem w swoim życiu w tym miejscu i to się oczywiście da zrobić. Natomiast jest to wybitnie niewygodne i przy każdej tego typu zmianie trzeba kombinować nad odpowiednią hierarchią klas. Tych klas się robi w pewnym momencie bardzo dużo i żonglowanie nimi jest bardzo, bardzo niewygodne. No więc problemy, jakie tutaj mamy, no to po pierwsze mamy współdzielenie funkcjonalności, co było widać w momencie, w którym nasze jednostki nagle dostały wszystkie możliwości posiadania w sobie innych jednostek, co im zupełnie nie jest potrzebne. Także współdzielimy funkcjonalności z klasami bazowymi, a ta hierarchia niekoniecznie odpowiada no, jakby rzeczywistym zależnościom między obiektami. Dalej mamy problem z dodaniem funkcjonalności, która no, rozchodzi się po wszystkich klasach. Tak jak ta funkcjonalność związana z naprawianiem, która była charakterystyczna dla budynków, nagle zaczyna być charakterystyczna też dla jednostek, albo przynajmniej dla jednej jednostki. No i tutaj to dodawanie nie jest takie proste. Wszystko, co zmienimy w klasach bazowych, jest propagowane w dół, co nie zawsze jest pożądanym efektem i bardzo często trzeba uważać po prostu na zmiany w klasach bazowych, jak one wpłyną na klasy pochodne. No więc stwierdziliśmy, że potrzebujemy zmian. I w takim tradycyjnym modelu obiektowym napisane było anomaly już parę lat temu. No ale okazało się, że rozszerzanie tej gry jest problematyczne. No więc stwierdziliśmy, że spróbujemy podejścia komponentowego, które obecnie już pomału zaczyna być standardem, wtedy jeszcze nie było, wtedy było no powiedzmy pojawiające się w grach. No więc zaczęliśmy używać architektury komponentowej. Czymże to jest? Po pierwsze mamy komponenty, są to obiekty reprezentujące pojedynczą atomową funkcjonalność. No i mamy obiekty, które z grubsza pełnią rolę kontenerów na te komponenty z funkcjonalnościami. No i jeśli mamy taką hierarchię klas, na jakiej powiedzmy skończyliśmy poprzednio, przed dodaniem tego nieszczęsnego czołgu, no to z nich od razu widać, że można powyciągać te poszczególne funkcjonalności do komponentów. No i mamy container komponent, movement komponent, weapon komponent, repair komponent, które reprezentują każde pojedyncze cechy naszych obiektów w naszej prostej grze. No i idąc za ciosem, definicja tych poszczególnych typów jednostek czy budynków no może wyglądać w taki sposób. Mamy jednostkę wojownika, który potrafi się ruszać i atakować, czyli ma właśnie movement komponent i weapon komponent.
Mamy tą wieżę, którą można naprawiać, która może zawierać inne jednostki. Mamy wierzchowca, który może się poruszać, może posiadać inne jednostki. No i w takim układzie dodanie czołgu, który posiada praktycznie wszystkie te właściwości, no nic prostszego, po prostu dajemy mu odpowiednie komponenty. Jeśli chcielibyśmy cechę bycia jednostką albo budynku wyeksponować, no to znowu nic prostszego, możemy dodać komponenty, które po prostu określają, czy coś jest jednostką, czy coś jest budynkiem. One nawet mogą być puste, w takim sensie, że wystarczy sprawdzić, czy dany obiekt ma komponent i już znamy, wiemy, czy to jest jednostka, czy budynek, czy cokolwiek innego. W tej architekturze wszystkie obiekty mają dokładnie ten sam typ. No, u nas się to nazywało entity, no, może być actor, game object, to tak jak mówiłem, zależy od silnika. Funkcjonalności można łatwo dodawać i usuwać, no, poprzez dodanie lub usunięcie odpowiedniego komponentu. W momencie, w którym pojawia się nowa funkcjonalność, dodajemy po prostu nowy typ komponentu i dodajemy go tam, gdzie trzeba. Zmiany, które wprowadzamy w logice, w sposobie działania, dotyczą tylko tego pojedynczego komponentu. One się nie propagują przez hierarchię klas, co powoduje, że no, są mocno ograniczone. W takim sensie, że żeby przetestować nasze zmiany, to wystarczy przetestować obiekty posiadające ten komponent, a już nie trzeba wszystkich obiektów, które, przepraszam, po tym dziedziczą. Ponadto architektura komponentowa może zapewniać tak zwane odwrócenie sterowania, czyli inversion of control. Innymi słowy, nie dzwoń do nas, my oddzwonimy do ciebie. Czyli każdy moduł wykonuje powierzone zadania, każdy komponent ma swoją funkcjonalność, ale nie zajmuje się przepływem sterowania, co w programowaniu czysto obiektowym oczywiście da się osiągnąć, natomiast jest to trochę bardziej skomplikowane. Tutaj mamy to niejako gratis. Czyli funkcjonalności są zamknięte w komponencie, a już nie idą przez cały obiekt z hierarchią klas, który musi dbać o sterowanie. Trochę więcej o tym powiem później. Jest coś takiego jak Single Responsibility Principle, czyli zasada pojedynczej odpowiedzialności, co oznacza, że każdy obiekt odpowiada za jedną atomową funkcjonalność. I w programowaniu obiektowym też znowu to występuje. Obiekty powinny być w miarę autonomiczne, czy też moduły powinny być autonomiczne. No tutaj w tej czystej komponentowej formie, no to jeden komponent, jedna funkcjonalność. Tak jak w założeniu, znaczy w założeniu całej tej architektury to występuje. Mało tego, dzięki tej zasadzie dużo łatwiej jest poruszać się po kodzie. No bo w momencie, w którym szukamy czegoś odpowiadającego za poruszanie się, no to wystarczy, że wyszukamy movement i prawdopodobnie znajdziemy jeden komponent, czy może dwa, bo gdzieś tam pewnie jakiś komponent animacyjny dochodzi. I już mamy w zasadzie całość, wszystkie obiekty odpowiedzialne za poruszanie się, co w architekturze obiektowej byłoby rozłożone po iluś tam obiektach, które w jakiś tam sposób po sobie dziedziczą i często identyfikacja tego, co dziedziczy po danej funkcjonalności, no nie jest taka prosta, zajmuje po prostu więcej czasu takiego fizycznego szukania po kodzie. No i z tym modelem zrobiliśmy This War of Mine, także działa. Natomiast zauważyliśmy, że pojawiło się coś takiego jak ECS, czyli Entity Component System. On obecnie wchodzi do Unreala, w Unity już chyba jest. No i stwierdziliśmy, że wygląda to obiecująco. No i teraz na czym ten ECS polega i czym się różni tak naprawdę od tradycyjnego, tego pierwotnego modelu komponentowego? No, przede wszystkim z czego się składa? Mamy Entity i Entity, ten nasz obiekt, jest tylko i wyłącznie kontenerem na komponenty. On nie ma w sobie żadnej logiki, chyba że jakąś tam wymaga silnik do zarządzania, jeśli nie jest w pełni napisane w ECS-ie, czy też w architekturze komponentowej.
Natomiast w takim czystym modelu Entity nie ma w sobie żadnej logiki, pełni wyłącznie rolę kontenera na komponenty. Ma pewnie jakieś metody do zarządzania, w sensie takie kontenerowe metody, że można do niego dodać komponent, usunąć i tak dalej. Dalej mamy komponent. Komponent przechowuje wyłącznie stan i dane dotyczące pojedynczej funkcjonalności. W odróżnieniu od tego standardowego modelu komponentowego, który być może znacie z Unity swoją drogą, bo tam komponentowy jest model, no to w ECS-ie komponent nie zawiera żadnej logiki. On może być obiektem plain old data, czyli taką po prostu strukturą, która zawiera wyłącznie dane, a nie zawiera absolutnie żadnych metod czy funkcji. No i wreszcie mamy system. System zarządza logiką dla pojedynczej funkcjonalności. On może przechowywać jakiś globalny stan, można też dodać jakiś globalny obiekt, który w komponentach ten stan przechowa, jeśli już chcielibyśmy być bardzo purytańscy. Natomiast u nas wygodnie było, żeby ten system przechowywał swój globalny stan, na przykład stan całej ekonomii gry. No i często jest powiązany z jakimś typem komponentów, choć istnieją systemy, które zarządzają logiką i nie są ściśle powiązane z żadnym typem komponentów. Nie wiem, na przykład system zarządzający flow gry. No on będzie coś tam sobie robił, pracował na logice czy swoim globalnym stanie, a niekoniecznie będzie operował na komponentach będących na obiektach. I wygląda to mniej więcej w ten sposób, że mamy różne entity, różne rodzaje, różne obiekty, które mają różne zestawy komponentów i systemy, które działają niejako w poprzek tego wszystkiego, operując na komponentach poszczególnych obiektów. No i pierwszym entitem jest oczywiście nasz wojownik. On ma tylko i wyłącznie komponent odpowiadający za ruch i za atak. Drugim jest wierzchowiec, czy przepraszam, wieża, da się ją naprawiać, można przechowywać inne jednostki i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda tak, że w naszej implementacji mógł być tylko jeden komponent danego typu na obiekcie. To jest wymaganie, które sobie narzuciliśmy, ponieważ okazało się, że designerzy bardzo lubią dodawać wiele komponentów i wielokrotnie mieliśmy sytuację, że jakiś obiekt posiadał więcej niż jeden komponent do ruszania się i na przykład ruszał się dwa razy. Już pomijam pomysły typu przyspieszmy dwukrotnie stworka, to dodajmy mu drugi movement komponent. No więc dodaliśmy ograniczenie, żeby był tylko jeden komponent danego typu na obiekcie. Powoduje to, że oczywiście no, konfiguracja jest czystsza, jest tam mniej błędów. I drugim ograniczeniem, które dodaliśmy do tego czystego modelu, jest to, że jeden system operuje tylko na jednym typie komponentu, co naszym zdaniem o wiele lepiej odzwierciedla tą zasadę pojedynczej odpowiedzialności i w momencie, w którym mamy w ręce system, od razu wiemy, na jakim typie komponentów on działa, na jakim jednym pojedynczym typie. To powoduje, że jest prościej. Jest, krótko mówiąc, prościej poruszać się w kodzie, prościej tym wszystkim zarządzać. Mieliśmy próby posiadania systemów, które pracowały na konkretnym zestawie komponentów, natomiast było to wybitnie nieoczywiste i nieintuicyjne i ciężko było designerów jakby nauczyć tego, że jeśli dodają jakiś jeden typ komponentu, to potrzebny jest tak naprawdę drugi, żeby osiągnęli tą funkcjonalność, którą chcą. Oczywiście przy dwóch to jeszcze jak cię mogę. W momencie, kiedy tych typów komponentów było więcej, 3, 4, no to już zaczął być problem. Było to po prostu nieczytelne. Stąd też wprowadziliśmy tą zasadę, że jeden system to jeden typ komponentu, który jest przez niego obsługiwany. Kolejnym naszym założeniem jest to, o ile kojarzę implementację ECS-ów w innych silnikach, w innych miejscach, to jest to bardzo częste założenie. Mianowicie eliminujemy całkowicie dziedziczenie systemów czy komponentów. Jest to konsekwencja, jak się
nad tym zastanowić, jest to po prostu konsekwencja tego, że jeden system operuje na jednym typie komponentów, no bo jeśli dodamy dziedziczenie, to nagle system operujący na tym bazowym komponencie będzie tak naprawdę obsługiwał po pierwsze ten typ bazowy, a po drugie ten typ dziedziczący, więc ta zasada by była złamana. No więc tak, nie ma dziedziczenia komponentów, nie ma też dziedziczenia systemów z dokładnie tego samego powodu. No i to nam umożliwiło zastosowanie masek bitowych do identyfikowania komponentów. Czyli, no krótko mówiąc, komponent miał określony bit ustawiony na 1, co definiowało jego typ, co oczywiście ułatwiało w kodzie identyfikację, czy dany obiekt ma dany komponent, no bo jemu tworzyła się po prostu maska bitowa z posiadanych typów komponentów. I no bardzo szybkie było sprawdzenie, czy ten komponent istnieje. Nie trzeba było przeglądać listy komponentów, tylko po prostu proste bitowe sprawdzenie, czy dany typ komponentu jest na obiekcie. No i oczywiście rozszerzenie funkcjonalności w tym modelu, to tak jak w tym klasycznym modelu komponentowym, no to jest dodanie nowego typu komponentu i w tym wypadku nowego systemu do niego, który będzie obsługiwał logikę. No dobrze, jak się z tym pracuje? Pierwszy z mechanizmów, w którym zobaczyliśmy zysk, no to jest aktualizacja. W podejściu tradycyjnym obiektowym mamy klasę sceny, którą tutaj można zobaczyć po prawej. No i ta klasa sceny ma po prostu listę obiektów, które na tej scenie są. No i ma metodę update, która przechodzi po każdym z tych obiektów i po kolei go update'uje. Tam oczywiście powinno być jeszcze data time, czy cokolwiek innego, tu dla uproszczenia, dla jasności tego kodu, no, pominąłem niepotrzebne dane. No i mamy w podejściu obiektowym bazową klasę obiektu, nasze entity, no i jakąś klasę dziedziczącą szkielet, który jest jakimś rodzajem obiektów i on ma metodę wirtualną, znaczy bazowa klasa ma metodę wirtualną update, no i klasa dziedzicząca ma jej implementację. W tradycyjnej architekturze komponentowej ta klasa sceny wygląda tak samo. Dalej mamy listę entitów, którą przeglądamy i po kolei obiekt po obiekcie wykonujemy update. Natomiast w momencie, kiedy sam obiekt jest update'owany, no to wywołuje on update dla wszystkich swoich komponentów. I tak w podstawowej wersji działa Unity. No i oczywiście sama bazowa klasa komponentu ma metodę update i klasy dziedziczące mają jej implementację. Natomiast po pierwsze tutaj oba te podejścia i komponentowe i obiektowe no, są bardzo podobne. Mamy scenę, która aktualizuje obiekty i mamy mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo jest wywołań wirtualnych, co generalnie samo w sobie nie jest złe, natomiast w momencie, kiedy tego zaczyna się robić bardzo dużo, typu mamy setki, tysiące obiektów na scenie, z których każdy ma kilkanaście komponentów, no to narzut związany z wywołaniem wirtualnym zaczyna się po prostu kumulować i to zaczyna boleć wydajność po prostu. Samo wywołanie wirtualne jest o wiele droższe od wywołania po prostu funkcji. No więc ten narzut czasowy zaczynał się kumulować. Dlatego też w ECS-ie jest to prostsze, ponieważ scena nie ma już listy obiektów, znaczy no, ta lista gdzieś jest. Natomiast scena przede wszystkim ma listę systemów i to tej listy używa do metody update i po prostu przegląda systemy, które są na tej liście, no wywołując aktualizację dla każdego z nich. Sam system ma wirtualną funkcję update, no i każdy z systemów tą funkcję sobie implementuje tak, jak chce.
Natomiast to, co się dzieje wewnątrz systemu, no to on już ma listę obiektów wraz z ich komponentami. Ona jest w momencie, kiedy pojawia się nowy obiekt z komponentami, no to do tej listy każdego systemu, który ma za niego odpowiadać, trafia. No i tutaj system już działa bezpośrednio na komponencie. Pomijamy ten krok, gdzie komponent musi być aktualizowany, no dlatego, że on ma po prostu czyste dane. I to system ma logikę, która wie, jak tymi danymi się posługiwać. Czyli on, system już po prostu działa na każdej parze obiektu z komponentem, no i wykonuje logikę, którą normalnie byśmy umieścili w metodzie update komponentu. Tutaj robi to system, mamy jeden krok mniej. Z czym to się wiąże? Przede wszystkim z tym, że nasz update już nie działa obiekt po obiekcie, czyli najpierw rusza się Ola, potem rusza się Marek. Tutaj działa to na tej zasadzie, że aktualizujemy obiekty per funkcjonalność, czyli najpierw wszyscy się ruszamy, potem wszyscy strzelamy i tak dalej. W modelu obiektowym i nawet tym czystym komponentowym często istotne jest, żeby na przykład najpierw był ruch, a potem był atak. I powstają takie potworki w stylu pre-update, post-update, post-post-update, post-update, just after, coś tam. Myślę, że jeśli ktoś programował gry w ten sposób, to zna takie metody i jakby sami też takie metody mieliśmy. I no jest to bardzo niewygodne, bo trzeba pamiętać, w którym update'cie co jest. Tutaj w architekturze ECS mamy to niejako gratis, no bo o tym, w jakiej kolejności dzieją się rzeczy, decyduje kolejność systemów na tej liście systemów w scenie, w silniku w ogóle. I no nie ma problemu z tym, żeby najpierw był ruch, potem strzelanie, po prostu w takiej kolejności będziemy te systemy update'ować. Jest inny problem, mianowicie nie możemy, a w każdym razie trudno jest osiągnąć coś takiego, żeby dana jednostka na przykład wyjątkowo strzelała wcześniej niż inne. Natomiast jest to o wiele rzadszy przypadek niż no, chęć właśnie, żeby był atak, był po ruchu. Też się to da zrobić, tu już jest większy fikołek, no bo jakby nie ma rzeczy bez wad, więc tutaj taką wadę też mamy. Dalej. Systemy mają bezpośredni dostęp do danych komponentów. Komponenty przechowują wyłącznie dane, więc po prostu system na nich pracuje tak wprost. No i to jest właśnie, to powoduje, że jest mniej wywołań wirtualnych, mniej jest kroków, jest po prostu szybciej. Systemy nie mają bezpośredniego dostępu do innych typów komponentów niż te, którymi one same się zajmują. Czyli innymi słowy, system odpowiedzialny za atak nie popsuje komponentu poruszania się danej jednostki, bo najzwyczajniej w świecie nawet nie wie o jego istnieniu. I co tu, na co tutaj bardzo trzeba zwracać uwagę, to na to, że nie możemy polegać na kolejności aktualizacji obiektów, w takim sensie, że czy najpierw ruszy się jednostka A, a potem jednostka B, czy najpierw jednostka B, potem A, to powinno być dla nas absolutnie przezroczyste i absolutnie nie powinno mieć znaczenia. W momencie, w którym by to miało mieć znaczenie, no to albo coś robimy nie tak i trzeba się zastanowić, co my chcemy tak naprawdę zrobić, no albo trzeba jakoś rozbić te funkcjonalności, które w których ta kolejność aktualizacji obiektów jest ważna i spróbować to pokroić na różne systemy. Dlatego, że w tym modelu kolejność, w jakiej obiekty są aktualizowane, jest nieistotna. Istotna jest kolejność funkcjonalności, jakie są aktualizowane. Komunikacja między obiektami. Czyli strzeliliśmy do kogoś rakietą, to fajnie by było, jakby to zauważył. No po pierwsze, komunikacja tutaj odbywa się wyłącznie między systemami. Dlaczego? No skoro komponenty są tylko kontenerami na dane,
a obiekty są kontenerami na komponenty, no to jedynym miejscem do komunikacji są właśnie systemy. Istotna jest to zasada, że dany system zajmuje się tylko jednym komponentem, tym właśnie, który do niego jest przypisany. No i w tej komunikacji są dwa typy. Poprzez zdarzenia, czyli wysyłanie wiadomości, eventów, i komunikacja bezpośrednia, czyli bezpośrednie wywołanie publicznych metod innych systemów. Generalnie sam obiekt, którego ta komunikacja ma dotyczyć, no jest wysyłany jako element zdarzenia, jako argument, albo po prostu jest przekazywany ten obiekt jako argument metody. I teraz, różne obiekty i różne komponenty, różne systemy nie powinny absolutnie wiedzieć o sobie. Systemy mogą wiedzieć o sobie, natomiast obiekty i komponenty nie powinny, czyli obiekt nie wie, jakie ma na sobie komponenty, komponent nie wie, jakie inne komponenty tam istnieją. My w komunikacji opartej o zdarzenia mamy po prostu strukturę event, strukturę publiczną, która no, służy za transport danych potrzebnych do wysłania wiadomości. Czyli mówię komuś, że został zaatakowany mieczem, no to zdarzenie będzie miało typ obrażeń, obiekt, który został zaatakowany, ilość tych obrażeń i tak dalej. No i wysyłamy takie zdarzenia między obiektami, komponentami w tym tradycyjnym podejściu, między systemami w ECS-ie. No i mamy w każdym systemie no, po prostu listę, przepraszam, dla każdego eventu listę systemów, które słuchają, nasłuchują na to zdarzenie. No, one się nazywają w programowaniu często listenery. I to jest po prostu lista obiektów, które odpowiadają na zdarzenie, do których to zdarzenie powinno trafić. Jakie mamy problemy z takim wysyłaniem zdarzeń? No, nawet najprostsza rzecz, najprostszy komunikat musi zostać wysłany jako osobne zdarzenie. To zdarzenie musi mieć typ, żeby wiadomo było, jakie dane tam przelatują. To zdarzenie musi być gdzieś zarejestrowane i musi mieć listę systemów, które na to zdarzenie odpowiedzą. A tych klas zaczyna się robić bardzo dużo. No skoro nawet najprostszy komunikat musi być osobnym zdarzeniem, no to możemy sobie wyobrazić, że przy większej grze, przy większej ilości tych zdarzeń, no tego się zaczyna robić kolosalnie dużo, a wymyślanie nazw do tych zdarzeń to już zaczyna być barokowa poezja. No i pojawiają się cykle. Czyli wysyłanie zdarzeń podczas wysyłania zdarzeń, czyli w reakcji na jakieś zdarzenie my wysyłamy kolejne zdarzenie. Jeśli przez przypadek w tym całym wesołym szeregu wysyłania sobie wiadomości trafimy na cykl, no to mamy, krótko mówiąc, problem. I no, rozprzestrzenianie tych cykli wcale nie jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać, szczególnie jak te zdarzenia latają po bardzo różnych systemach. No ale koniec końców dla dużych komunikatów nadal jest to dość wygodne rozwiązanie. Natomiast żeby uniknąć problemów związanych z tym wysyłaniem milionów zdarzeń i milionów typów zdarzeń, no my zastosowaliśmy drugi rodzaj komunikacji, czyli tą komunikację bezpośrednią i stwierdziliśmy, że będziemy używać wysyłania zdarzeń tylko kiedy jest więcej niż jeden odbiorca, czyli to nie jest zdarzenie dotyczące dokładnie jednego systemu, tylko, no nie wiem, wybudowaliśmy budynek, no to tych systemów reagujących na to, na ten fakt może jest na pewno więcej niż jeden, choćby ekonomia, jakieś systemy graficzne, nie wiem, systemy społeczne, już mówiąc bezpośrednio o Frostpunku. Sztuczna inteligencja, której się pojawia nowy obiekt do zarządzania i tak dalej, i tak dalej. Czyli w momencie, w którym chcemy się ogłosić coś światu, no to używamy właśnie wysyłania zdarzeń. I no to przykład implementacji. Natomiast w momencie, w którym
wiemy, do kogo to zdarzenie ma trafić. Jest to jeden system lub na jakiś mały podzbiór systemów typu 2, może 3 w porywach, ale głównie jeden. No to wysyłamy bezpośrednio, zamiast wysyłać zdarzenie bezpośrednio do tego systemu, no to wołamy metodę, publiczną metodę innego systemu, czyli po prostu żądamy wykonania akcji przez ten system. Jeśli mamy system odpowiadający za postawienie budynku, no to system odpowiadający za konstrukcję i, nie wiem, animację tej konstrukcji i tak dalej, no to on powinien zostać bezpośrednio o tym poinformowany. Dlatego też wołamy po prostu bezpośrednio na nią tę metodę. Możemy pobrać informacje od tego systemu, oczywiście posługując się znowu publicznymi metodami. System, na którym została wywołana ta metoda, wcale nie musi wiedzieć, który system zawołał tę metodę. On ma po prostu wykonać jedną konkretną akcję. No i to po prostu z globalnej zmiennej systemu wołamy metodę. Zdarzenia natomiast są polami systemów. Nie posiadamy globalnej listy zdarzeń wszystkich w całej grze. Nie ma też bezdomnych zdarzeń, czyli zdarzeń, które nie są przypisane do żadnych systemów. No i korzystamy implementacyjnie z mechanizmu delegatów, czyli wpinamy po prostu wskaźnik na metodę do takiej listy zdarzeń systemu. No i gdzieś rejestracja musi być, czyli systemy, które są zainteresowane danym zdarzeniem, muszą się zarejestrować w tych systemach, które to zdarzenie wysyłają. Czyli rejestracja listenerów. I robimy to w inicjalizacji systemów. Czyli jeśli mamy jakiś system temperatury, no to on się rejestruje na zdarzenie z początku gry, zmiany pogody i tak dalej, i tak dalej. No i mogłoby się wydawać, że to są cyberbulety, czyli rozwiązania, które super działają w każdym przypadku. No nie jest tak. To ma swoje wady i często te wady objawiają się tym, że no ponieważ jest komunikacja bezpośrednia i możemy tak naprawdę z każdego systemu zawołać każdy system, no to pojawiają się niejawne i niejasne powiązania pomiędzy nimi. I te powiązania czasami są dość zaskakujące i trudne do wyśledzenia. Robią nam się takie grupy systemów, które zaczynają działać w bardzo dużej synchronizacji ze sobą i tracimy przez to no, tą cechę ECS-a, że wyjęcie takiego systemu w zasadzie nie powinno wpływać na resztę systemów. No, tu zaczynają pojawiać się zależności właśnie niejawne, nieoczywiste, z którymi potem trzeba się borykać. Ponadto w momencie, kiedy wysyłamy zdarzenie, to często reakcja na to zdarzenie następuje z opóźnieniem jednej klatki, dlatego że ten system jakby odebrał to zdarzenie i zarejestrował, natomiast zmiany w zachowaniu, w działaniu programu będą dopiero przy następnej aktualizacji. Jeśli system jest aktualizowany wcześniej niż ten, który wysłał zdarzenie, no to efekt tego zdarzenia będzie dopiero w następnej klatce. Dalej mamy problem dotyczący całego ECS-a w zasadzie, czyli jak drobne systemy tworzyć. I to jest taki problem, z którym trzeba się borykać na bieżąco. Czyli czy ta funkcjonalność jeszcze jest częścią danego systemu, czy już powinna znaleźć się w innym systemie i już dotyczyć innego komponentu. Nie ma tu złotej zasady, to per przypadek trzeba po prostu przeanalizować, zastanowić się, czy to jest jeszcze ta pojedyncza funkcjonalność, czy już to wymaga nowego systemu, nowego typu komponentu. Nasze systemy są globalnymi obiektami ze wszystkimi wadami globalnych obiektów. No i tych obiektów jest potencjalnie bardzo dużo, zależy od tego, jaką granulację zastosujemy. No i to ma wszystkie wady posiadania globalnych obiektów w grze.
to można ograniczyć, można mieć właściciela wszystkich systemów, jakiegoś system menadżera, ale trochę tutaj to po tato. W sensie, czy to jest globalny obiekt posiadający listę obiektów, czy to jest lista globalnych obiektów, no to różnica jest niewielka. Także tutaj trzeba o tym pamiętać, że te systemy mogą być na przykład niegotowe, bo nie zostały zainicjalizowane, istnieją, ale nie mają żadnego stanu jeszcze przypisanego, więc tu na to po prostu trzeba uważać. No ale mimo tych wszystkich wad zadziałało to naprawdę dobrze i no, krótko mówiąc, zrobiliśmy na tym FrostPunka. Właśnie FrostPunk powstał na ECS. No i działa to bardzo dobrze, ale no, w zasadzie działało, dlatego że do FrostPunka 2 zaczęliśmy używać Unreal Engine'u. I Unreal Engine, poza tym, że to jest całkiem fajny silnik, no to nie ma ECS-a. Unreal jest oparty na aktorach i ich dziedziczeniu. On ma komponenty i tak dalej, ale generalnie mocno, dość mocno siedzi jeszcze w tej architekturze opartej po prostu o obiekty i dziedziczenie. Komponenty w Unrealu, jeśli już są, a nie są to po prostu metody aktora czy inne typy aktorów, no to one zawierają logikę, więc to z ECS-em nie ma nic wspólnego. A mamy też blueprinty, które bardzo trudno czasami jest jakby ograniczyć ich wpływ na kod, no bo blueprinty mają dostęp w zasadzie do wszystkiego i no to jest miecz obosieczny. Dużo można dzięki temu zrobić w samych blueprintach, ale ciężko jest zapanować nad tym, do czego blueprinty mają dostęp. I z blueprintami jest jeszcze taki problem, że to są asety binarne, więc jakiekolwiek merge'owanie, jakiekolwiek zmiany ciężko jest śledzić w binarnym asecie. Nie zrobi za nas tego system kontroli wersji. No jest ECS w Unrealu, w piątce jest już chyba bardziej rozwinięty. On się nazywa Entitas chyba. W każdym razie w momencie, kiedy zaczynaliśmy pracę nad FrostPunkiem 2, no to on był eksperymentalny i w zasadzie wtedy jeszcze nie istniał. To były jakieś pomysły i pierwsze implementacje, kiedy zaczynaliśmy. No i co z tym fantem zrobić? Po pierwsze, naszymi założeniami przy pracy z Unrealem było, że nie chcemy zmieniać silnika, co generalnie powinno być dość mocnym założeniem przy projektach, dlatego że potem aktualizacja silnika jest problemem, kiedy musimy połączyć to z naszymi zmianami. Stwierdziliśmy, że ograniczymy blueprinty wyłącznie do interfejsu i flow scenariusza. No i że spróbujemy zrobić logikę gry z zastosowaniem ECS-a, tak jak nam się by go udało zaimplementować. No i oczywiście my nie chcemy przepisywać Unreala i nagle robić inny silnik, który jest tylko podobny do Unreala. Chcemy skorzystać z tego, co Unreal oferuje. No dobrze, no to po kolei. Entitami są aktorzy. No tu za bardzo nie mieliśmy wyboru, mogli to być aktorzy albo pełny. Padło na aktorów i nasi aktorzy mają logikę tylko tam, gdzie korzysta z niej silnik, czyli to, co dostajemy w pudełku z Unrealem, no to oczywiście jest, bo musi zostać. Komponentami są no, właśnie komponenty. Znowu, logika w komponentach tylko tam, gdzie korzysta z niej silnik. Natomiast dla nas z punktu widzenia rozgrywki są to kontenery nadane. No i jako systemy wykorzystaliśmy subsystemy Unreala. Unreal ma taki mechanizm subsystemów, które właśnie służą do jakichś globalnych, do przechowywania i działania na globalnych rzeczach w grze. My je wykorzystaliśmy jako systemy ECS-owe. No i tam właśnie siedzi cała logika gry. No i blueprinty pracują wyłącznie na subsystemach, to jest jedyny ich kanał komunikacji. Bardzo uważamy na to, żeby, tam gdzie oczywiście się da, czasami nie ma wyjścia, ale żeby blueprinty nie operowały bezpośrednio na aktorach, tylko komunikowały się z systemami, subsystemami.
Można zapytać, po co? Po co w ten sposób? Po pierwsze, dlatego, że mieliśmy i mamy dalej wyszkolony zespół, który zrobił w tym podejściu komponentowym dwie gry, a w ECS-ie jedną i mocno się do tego przyzwyczailiśmy i po prostu w ten sposób myślimy o grze. I z drugiej strony też, jak się popatrzy na Frostpunka, to takie globalne zarządzanie właśnie przez systemy wydaje się bardziej naturalne, no bo my nie operujemy, prawda, jednym ludzikiem, który biega z toporem, tylko operujemy na mieście, na zależnościach ekonomicznych, na tym, że nie wiem, najpierw musi być zużycie węgla, potem jego produkcja albo odwrotnie. Wydaje się to po prostu lepsze dla samej gry. No i z tego też powodu, ponieważ nie jest to typowo Unrealowa gra, no to poszliśmy w taką naszą implementację ECS-a. Czy przejdziemy potem na Unrealowy ECS, nie wiem, tu czas pokaże. No natomiast obecnie mniej więcej tak to u nas działa.